jest plastikowa. Dawna brytyjska budka telefoniczna zamieni się w budkę życia. Do Polski ściągnęli ją koszalińscy społecznicy. Kosztowała 22 tysiące złotych, ale ratowanie ludzkiego życia jest bezcenne. W środku ma znaleźć się między innymi defibrylator. Sam w sobie defibrylator nie będzie zwracał na siebie uwagi tak, jak duża czerwona skrzynka, która ten defibrylator właśnie mieści. Trwa zbiórka na wyposażenie. Jeśli urzędnicy się zgodzą, budka stanie w centrum Koszalina.